najpierw przebieg 203 739 km. Widać, że piasty przez te otworki, po prostu tutaj widać, że piasty doczyściłem, tej śrubki nie było, dołożyłem klocki i tarcze, na tyle. Sadalta XL, przewody dobre, płyn sprawdziłem, koło zakładam, dokręcę kluczem dynamometrycznym, tyle do tego zlepku krótkich filmów. No ale obsługę to się, kurde, moim zdaniem robi w aucie, nie tylko wymienia akumulator, oleju jest poniżej minimum. Dobra, nie trafiłem. No ale obsługa to się robi w aucie. Ja tam nie muszę tego robić, żeby nie było. Oleju jest tak trochę mniej niż pół, ale jest czorny, widać, że nie wymieniany. Poniżej pół jest hamulcowego. Chłodzący to nawet wam pokażę, że tam już bliżej mu do minimum niż do maksimum. Świateł nie sprawdzam, oddaję auto sprzed serwisem. Reklamacja Chevrolet Aveo, czy jakiś tam, nie wiem, Spark chyba, raczej Spark. Wyobraźcie sobie, że miesiąc temu zakładałem te cylinderki i jeden cieknie, no to wiadomo, że wycieka z cylinderka, ale cieknie. Niestety nie podjąłem próby jego wyjęcia. Tak wygląda ta śrubka. Zakręcić jeszcze zakręciła. No ale się nie odkręciła. Ten tutaj już odkręciłem sobie tego. Tam się przewód nasadką normalnie uciąłem, nasadką. Przewód. Kurde, przewodu nie widziałem. Dobra, ciekawe, czy klientka zauważy kołpaczek i tutaj to. A tu jest winowajca. Nieszczelności w układzie doletowym w Ducato. Ten plastik obrobił się w tym. Ten mosiąc, nie wiem, ten mosiąc, co się nazywa, metal, nie wiem, wyrobił się w krótcu i się obróciło. No i mechanik tak zostawił. Wdmuchał szelkę, trzeba było kolektor doletowy wyciągać. No, ostry hardcore. Taka kubka mnie czeka dzisiaj. Miał. Tyle zadawałem. Sobie takie wiadereczko obciąłem. Dno. Wkładam do worka. No i nasypuję. Ten filmik wyląduje w zlepku. Mamy tu Suzuki. Na co ogólnie? My tam mieliśmy tylko wymontować fotel kierowcy i zamontować go z powrotem. No i nie było fotela, to go odkurzyłem też, bo to aż nie wypadało po prostu. I teraz tak, auto miało zmienioną tapicerkę. To jest tapicerka oryginalna, a to jest tapicerka, którą majster założył. Nie wiem, czy to widać. Chciałem pokazać dwie jednocześnie, ale to jest też słońce, jest i o, tutaj może się uda. O. Ta i ta, widać, że jest całkowicie inna. Całkowicie inna. Kurde, chyba bym wolał zostać przy... No, wolałbym zostać, bo tu było troszeczkę przytarte. Ja bym, kurde, chyba wolał zostać przy swoim, przy starym. Do tego, zobaczcie na to. Ja cztery śrubki miałem tylko do przykręcenia. Tutaj to wam tak pokażę. Żeby nie było, pokazuję ten fotel. Nie ma nic takiego. Więc... kurde, nie powiem, kto to robił, ale firmy
Nie polecam. Miałem tam coś z Borusia robić, ale nie. Kurde, to nie ma sensu. A do tego wszystkiego pasta już przygotowana. Jak ktoś dba o auto, to może zobaczymy, co da się z tym zrobić. Z tym i tutaj to na kołpaczku trochę. Najpierw to, zobaczymy jak schodzi, to na kołpaczku też zrobimy. Przewód. Wyciąłem. Nowego dorabiam, w połowie dorobiony. Takim urządzeniem. To jest druga jego część. Trzymaj. Ja wolę to mieć, bo tylko ten dekielek żeśmy ściągnęli. No tak był chyba, nie? Ten dekielek. Nie, to trzeba odkręcić tym torksem. Ale to już nie będziemy się chyba znęcali, tylko... I to musi, może być problem. Co może być problem? Bo ten właśnie Daniel, to on tam któryś to nie mógł dopasować w ogóle i mówi to zostawia. Ale my nie możemy zostawić, bo jest inna konstrukcja i to trzeba odkręcić. Widzisz, tu jednak w tych boszach. Mamy zdjęcie, będziemy widzieli, czy uszczelki są takie same, czy nam dobrze dobrał. Nie, to zdejmę. No, popatrz. Będziemy musieli dobrać lepszego klucza jakiegoś. Bity. T25 to jest? T25. Strzeliłem, dobra jest, nie? Specjalnie 6 razy przymierzany. No, też się chce. On mój też ten mówił, że jest dojebane to. Ja mam jeszcze jedne torksy, które są takie jeszcze mniejsze. T25 to? 27 można odbyć, co? T25, T27 przymierzymy? Mhm. Nie, T27 za duży. 25 na średnią grzechotkę. O, już puścił. O, widziałeś? Muszę klucz dobrać. Jak nie, to młotaczek i przecinaczek. No, zajebane. Ta mogła objechać już, wiesz? A puknąłbyś ją. Żonę mam, kurwa, nie mogę. Nie możesz, kuźwa, jak kto to mówi? Potem puszczam te filmy. No to nie puszczaj. Jeszcze z takim tym, lektorem, czy narratorem, czy jak. Musisz chyba to położyć i trzymać mi tą pompę. Po prostu ją połóż, gdziekolwiek tam to. No i trzymaj tą pompę. A ja się będę... Uwaga! Nie. Czekaj, pobijemy na spokojnie. Siłki też są, mówisz, tak? A co, mamy wyjście awaryjne jeszcze, nie? Tak, bączkiem. Bączkiem nie, bączkiem to objadę. Tak? Ale tak to bączkiem byłoby najlepiej. Dojebane były jasne. Dobra, po kolei to chyba jakoś będziemy układali, nie? Co ty myślisz? Na tym białym na przykład, tym? Płótnie? No weź no ten alternator, co to za złom tutaj, kurwa. Nie potrzebujesz czasami do żółka alternatora? Do Leona pewnie tak, w najbliższej przyszłości zanim życie. Dobra, i pokazuję jak to było. Tutaj taki jest jakby takie, ten dzyndzel jest od tej strony, nie? My to robimy pierwszy raz i trzeba byłoby to jakoś... Czekaj. No byś mógł w drugą stronę nagrywać, też było fajnie. Od przodu? Nie, tak, nie tak, tylko tak. Aha, wiem o co chodzi. Tak, telewizor jest. Tak, trzy... Odkręcono, tam coś się rozpada już.
Coś tam się rozpada. Tak samo wygląda tamto. Dobra, najpierw poszło to. To w tą stronę to było. To w tą stronę to daje. Teraz to jest pompa. Normalnie. Tak. Tą samą stronę daje. Teraz jest to. Ten był w tą stronę tam. Trzeba uważać potem przy składaniu. Tak. No i chuj, wszystko. Nic więcej nie ma. Nie da się rozebrać nic? Nie. To siteczka też wyjmę, co? No. To są umyjemy ładnie. Siteczka jest gdzieś tutaj. No nie ma kurwa innego do rozebrania. Aha, ona się jeszcze rozpołowi. Też my takie. Zobacz. Sama? O kurwa. I gdzieś ten zimmering być może jest. Uwaga, teraz to odejmuję. Tu jest jakiś ten. Jest jakąś taką kurwa. No właśnie, dobrze. Tu jest ten zimmering. Jest zimmering. I to jest i ten zimmering mamy. Ten zimmering mamy wymienić. To jest przyczyna. To wszystko. Trzeba zobaczyć, czy w zestawie, który mamy, jest zimmering. Nie, jest dokładnie taki sam kształt uszczelek. No właśnie, tak, tu taki. I to wszystko. Ty, ale to jest, czekaj, aha. Mam tak, zdjęcie. Ale czekaj, to jest i to, to jeszcze, nie? I to. I to. No, to daj zdjęcie, weźmiemy. To jest tak, jedno, drugie. Tu jest blacha z tym, pokrywa, nie? Olej wchodzi, zobacz, widzisz? To jest to czarne, to jest olej. Tak, tak. To jest olej. I to jest przyczyna, że jest... Że wchodzi ci tędy, wchodzi ci tutaj. Ta. Nie, to jest olej też. To jest olej. To jest olej. To ale olej. Przepuszcza do następnej sekcji, która idzie z paliwem. I dlatego filtr to jest pompa jest paliwa ogólnie. To, no. To się nazywa. Ale tu nie ma żadnego uszczelniacza i ona wygląda na dobre. No to jest uszczelniacz tej pompy. Tak, tak, tak. I to przez tą jedną sekcję przepuszcza na drugą. Dokładnie. Dobra, wszystko wiemy. Stop. A w Leosiu wsadziliśmy jeszcze nową łośka, założona już. Sześć śrub, splin to się chyba nazywa, M8. Tutaj mamy śrubę 27, żeby odkręcić. Ja to sobie wkładam, tak dokładnie fioletowego śrubokręca sobie wkładam, odkręcam. Wkładam sobie tutaj i zakręcam. Trzeba pamiętać, żeby nie zerwać tej śruby. To trzeba tutaj wkręcić śrubę od koła. Wtedy dopiero się na śrubie od koła. Co tu jeszcze? No i w zasadzie tyle. No. Aha, i jeszcze do wymiany płośki potrzebujemy odkręcić te trzy śruby na klucz 16. Taki gratisik jeszcze. Giebniemy sobie. Pompa rozebrana na części. Czekamy na uszczelki. Uszczelki dopiero w Intercarsie na jutro. Ta nie pamiętam, 130 chyba złotych, 120. I jeszcze jedno. O, to dokładnie. Gdzie jest ten? Nie ma. Pęknięty jest jeden, a to dogram jeszcze. Pęknięty jest jeden od podciśnienia, pęknięte było jeszcze jedno kolanko. To dogram jak je znajdę. No mnie wiesz, kurwa zimne. Nie robisz innego? Uwielbiam. Ten, a pompę rozbieramy dlatego, że ten zimmering malutki tutaj puszcza i wtedy mamy objaw taki, że mamy czarny filtr paliwa. Puszcza prosto olej na filtr do paliwa i po prostu filtr paliwa jest czarny. Jak wyciągniemy, to pokażę. I ten kruciec. Ten kruciec mamy tutaj pęknięty. Ten kruciec mamy tutaj pęknięty. On był sobie tutaj. Nie, 130 zł w serwisie. Sam ten kurwa kruciec. A my będziemy opalarką. Byliśmy na złomie. Trochę jakiś kształtek mamy. Mamy takie gumki. Będziemy tutaj coś szwądzić.
A pompa złożona, założona. Zobaczymy, czy będzie działać w ogóle. Zestaw naprawczy o takich numerach jest do Boscha, bo do Lukasa jest chyba tego więcej, a do Boscha jest mniej. 105 zł w Interkarcie. A jak wasz filtr paliwa po wyciągnięciu jest czarny, to po prostu puszcza wakupompa. I wakupompę trzeba zregenerować. Ładnie chodzi. Ładnie chodzi, nie? Ładnie gada. Dzień dobry, pani Kasiu. W sprawie auta. Ekipa Kryzys jest już na miejscu. Termin naprawy będzie wkrótce. Linki wymierzenia biegów, żeby rejestracji nie pokazać. Takie coś się urwało w Fiacie Grande Punto. Będziemy to wymieniać. Tak jest. Po zdjęciu takiego plasticzku to tak wygląda. I tam będziemy się musieli dostać. Pani Kasiu, to pani auto. Taki przebieg, 76 tysięcy km. Uszkodzone u pani była jedna w sumie linka wybierania biegów. Po prostu się urwała. Obecnie trwa jazda próbna. No myślę, że tam nic się tam nie zmieni. Troszeczkę kierownica jest krzywo. Minimalnie jak się jedzie, to minimalnie kierownica jest krzywo. To po prostu będę panią zapraszał na będę panią zapraszał na ustawienie zbieżności, tylko ja takich usług nie wykonuję. Będziemy musieli skorzystać z usługi firmy zewnętrznej, po prostu mówić jeździć za zbieżność i tyle. Nie wiem, czy nie szkoda opon. Końcówka drążka, ta, którą mieliśmy jeszcze po stóżce, też została wymieniona. Tak więc myślę, że powinna pani być zadowolona. Co tutaj się dzieje? Stoją, opierają się o Stara albo Jelcza. Gdzie on jest? Tutaj.